Punkt wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie, a Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj politycy. Jest z nami pan senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Witam bardzo serdecznie, panie senatorze. Witam serdecznie. Jest z nami również pan minister Adam Andruszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. W zasadzie to dobry wieczór. Choć dzień jeszcze się nie skończył. Jasno, za oknem jasno. Cały czas za oknem jasno. Pogoda, można powiedzieć, że nie najgorsza, ale zdaje się, że sytuacja w Platformie Obywatelskiej staje się coraz bardziej burzowa. Jak panowie patrzą na to, co dzieje się w tej chwili w największej, cały czas największej partii opozycyjnej w polskim parlamencie? Z czym mamy do czynienia? Czy mamy do czynienia z jakimś chwilowym kryzysem, czy też głębszym przesileniem, które doprowadzi być może do zmiany lidera, a być może z poważniejszym kryzysem, który doprowadzi do poważniejszych perturbacji? Jak na to patrzy pan senator Jan Filip Libicki? Państwo przecież współpracują, mówię o PSL-u, mówię o Koalicji Polskiej z Platformą Obywatelską. Znaczy ja powiem więcej, no przecież ja byłem przez 8 lat członkiem Platformy Obywatelskiej. Zostawiłem tam wielu przyjaciół, ale myślę, że to nie jest powód, żebym o tym nie mówił szczerze. No, ja uważam, że to jest jednak koniec Platformy Obywatelskiej w obecnej formule, bo pewien splot okoliczności, z którym mamy miejsce, jest moim zdaniem taki, że to już jest nie do uratowania. Znaczy, po pierwsze jest tak, że Rafał Trzaskowski wyraźnie buduje osobny ruch od Platformy Obywatelskiej. No ja się podpieram tutaj poznańskim przykładem. No, do tego ruchu dołączył w niedzielę pan prezydent Jaśkowiak, prezydent Poznania. Człowiek, który jest w ostrym sporze z władzami Platformy Obywatelskiej Wielkopolskiej. No, powołam się tylko na taką jego wypowiedź dla Radia Poznań, ponieważ sytuacja jest taka, że pan Jaśkowiak też buduje własny twór, Stowarzyszenie Wielkopolska, Kierunek Europa. Do niego przystępują różni samorządowcy, w związku, a organizuje go sekretarz jeszcze wojewódzkiego zarządu Platformy, pan marszałek Wojtasiak, za co został przez przewodniczącego Grupińskiego i pozostałych członków zarządu Platformy zawieszony w prawach członka Platformy, czyli sekretarz tegoż zarządu został zawieszony przez ten zarząd. I na pytanie dziennikarza, o co w tym wszystkim chodzi, pan Jaśkowiak powiedział, chodzi o to, żeby uderzyć we mnie. Więc to jest jakby Rafał Trzaskowski i jego różne odnogi, to jest pierwszy kryzys. Drugi kryzys to jest kryzys Szymona Hołowni. To znaczy Szymon Hołownia idzie w górę. To już jest trend pewien notowań. No i jest rzeczą oczywistą, że posłowie z dalszych rzędów rozglądają się, jak tutaj, że tak powiem, w polityce pozostać. Ja mam za sobą takie rozglądanie. Pan minister Andruszkiewicz też się pewnie rozglądał, jak był w Kukiz 15. I kwestia druga. I kwestia trzecia, no sam Borys Budka jako taki, który widać, że przerosło go to. Więc myślę, że splot tych czynników powoduje jednak, że o takiej formule Platformy Obywatelskiej, jaką znamy, no możemy zapomnieć, urodzi się na tym, czy w związku z tym coś nowego. I jeszcze jest jedna rzecz, no symbolem tego są te odejścia. Ja przypomnę, jako były członek PiS-u, że Jarosław Kaczyński mówił kiedyś na jednym z zarządów, którego byłem członkiem, wolę jednym cięciem wyrzucić 10 osób, niż żeby mi przez 2 tygodnie kapało 5, co drugi dzień jeden, tak? A tu mamy do czynienia właśnie z takim kapaniem. No najpierw pan Raś, potem pan Zalewski, razem z nim teraz pani Róża Thun, osoby z dwóch zupełnie różnych skrzydeł Platformy, więc to widać, że to się kończy się pewna formuła. No dobrze, może się kończy pewna formuła i tak to rzeczywiście wygląda trochę, ale ta formuła, szanowni państwo, ma bardzo duże pieniądze, cały czas dysponuje strukturami, więc to nie jest tak łatwo po prostu się przesiąść z jednego statku do drugi, na drugi, bo tak naprawdę to się przesiada z bardzo dobrze wyposażonego i doposażonego okrętu. No być może ta załoga rzeczywiście dość mizerna,
no ale jednak okręt całkiem dobrze wyposażony i doposażony do jakiejś takiej łódeczki, no, która musi się przedzierać przez wzburzone fale polityki i to jeszcze długo się musi przedzierać, dlatego że wybory no, w tym momencie nawet nie pojawiają się na horyzoncie. To jest jeszcze dużo czasu w polityce, więc no, trzeba mieć pieniądze, żeby po pierwsze wykazywać swoją aktywność do kampanii wyborczej, a później, żeby móc tą kampanię wyborczą prowadzić. Więc czy jest to możliwe, czy jest możliwy taki manewr, żeby z jednej strony no, zakończyć działalność Platformy Obywatelskiej, ale z drugiej strony pozostać przy jej skarbcu. No, skarbcu, czyli tych pieniądzach, które płyną do Platformy Obywatelskiej z budżetu państwa, a jak na to patrzy pan minister Adam Andruszkiewicz? Bo to chyba o to toczy się gra w tej chwili. No właśnie, no pani redaktor użyła takiej metafory porównania do statku. Być może no, Platforma jest tym Titanikiem, który jeszcze nie zderzył się z tą górą lądową, ale na nią płynie, tak? No, Titanik też pięknie wyglądał, był pełen na tamte czasy najnowszych technologii i pięknych złoconych wnętrz, no, ale wiemy jak skończył. Natomiast ja się zgadzam z panią redaktor, że tam gra będzie właśnie o to, kto finalnie zachowa sobie, przy sobie ten szyld, który no jednak chociażby z racji subwencji jest warty miliony złotych, tak? I ma środki do bieżącej działalności i na pewno ma również możliwości finansowania kampanii wyborczej, która będzie za 2 lata. Ma subwencję budżetową zapewnioną. Tutaj Szymon Hołownia tej subwencji nie ma. Musi się posiłkować wsparciem różnych, także ważnych ludzi gdzieś tam z ukrycia, bardziej lub mniej oni go wspierają i też te środki w ten sposób między innymi zdobywa. Natomiast, no cóż, no ja się zgadzam także z panem senatorem, no, że tutaj Platforma w obecnym kształcie takim, jakim jest, nie przetrwa. No bo jeśli już tak najbardziej skrajni przedstawiciele tego nurtu Platformy Obywatelskiej, jak Róża Thun, opuszczają ten pokład, ten tonący pokład, to znaczy, że naprawdę tam się dzieje źle, z tym, że życie polityczne nie znosi próżni. Pytanie, co będzie w tej epoce post-Platformy Obywatelskiej i pytanie, co zrobi sam Rafał Trzaskowski. Wielu komentatorów teraz twierdzi, że on powinien zostać liderem Platformy, z tym, że mi się wydaje, że on nie bardzo chce. Dlatego, że pewnie widzi z jednej strony te plusy, czyli no jest jakiś tam zbudowany szyld, rozpoznawalny z milionami złotych do wzięcia, ale z drugiej strony jakby Trzaskowski zapewne boi się odpowiedzialności, boi się ciężkiej pracy. Woli stać z boku i przyglądać się, jak to się rozstrzygnie, a gdzieś pewnie tak mniej więcej za rok, za półtorej będzie się określał, czy finalnie tą Platformę pociągnie, albo to, co z niej zostanie, czy stworzy coś zupełnie nowego, czy też, jak mówi się w kuluarach, będzie próbował dogadać się z Szymonem Hołownią i budować z nim wspólny ruch. Panie senatorze, zwracam się do pana senatora Jana Filipa Libickiego. Panie senatorze, jak pan ocenia w takim razie, czy sytuacja w całej Platformie Obywatelskiej, bardzo napięta, przełoży się na większość, w tej chwili większość w Senacie? No ja przypomnę słowa no w końcu bardzo ważnego polityka lewicy, pana europosła Marka Balta, który po pierwsze powiedział, że on, jeżeli, znaczy jego zdanie jest takie, że marszałek Grodzki powinien przestać być marszałkiem, to jest jedna opinia, a później jeszcze na antenie Telewizji Republika, bo o marszałku Grodzkim mówił na antenie TVP Info, na antenie Telewizji Republika mówił, że jego zdaniem ten pakt senacki, czyli to porozumienie w sił opozycyjnych w Senacie nie istnieje, bo ono zostało chociażby złamane podczas głosowania nad no, potwierdzeniem wyboru de facto Rzecznika Praw Obywatelskich. Tutaj pan Marek Balt wskazywał pana, wskazywał senatora Platformy Obywatelskiej, który nie wziął udziału w głosowaniu i jego zdaniem w ogóle już nie ma co mówić o jakiejś koalicji. Czy pana zdaniem sytuacja z Platformy przełoży się na sytuację w Senacie, tej większości senackiej? Ja bym przede wszystkim uważam, że takie głosy jak pana Balta no mogą sugerować, że to porozumienie między Prawem i Sprawiedliwością a Lewicą dotyczące ratyfikacji Funduszu Odbudowy nie jest chwilowym i jednorazowym porozumieniem, tylko że za tym kryje się coś więcej. Ja przypuszczam, że kryje się coś więcej. Natomiast tak jak PSL
nie miał wpływu na moją decyzję, jak ja zagłosuję w sprawie pana posła Wróblewskiego, tak samo uważam, że władze lewicy, klubu lewicy, mają dość ograniczony wpływ na dwójkę senatorów z lewicy, czego dowodem jest spięcie między panem Czarzastym a panią marszałek Morawską-Stanecką, że ten wpływ jest ograniczony. No i teraz, jeżeli ja miałbym się posiłkować tutaj oceną, jak ja postrzegam panią marszałek i pana senatora Koniecznego w Senacie, to tak jak się przyglądam od tych półtora roku ich pracy, to uważam, że ta większość nie jest zagrożona. No pytanie, co uzna kierownictwo lewicy w tej sprawie i czy państwo senatorowie się tej ewentualnej presji poddadzą, bo ja głos pana Balta widzę jako głos władz lewicy co do pewnej decyzji politycznej, ale nie jest powiedziane, że każdą decyzję polityczną senator pochodzący z jednomandatowego okręgu wyborczego musi wykonać. To nie jest powiedziane. A pana zdaniem w samej Platformie, w tej grupie senatorów Platformy Obywatelskiej nie będzie dochodziło do jakichś poważnych pęknięć, no, jako taka konsekwencja tego, co dzieje się w samej Platformie? To takie, znaczy, proszę pani, no na pewno jest tak, że zawirowania dotyczące partii politycznej, z której się wywodzą senatorowie, no mają przełożenie na w jakiś sposób i w jakiejś skali na każdy klub parlamentarny, tak? Czy to poselski, czy to senacki. Oczywiście to jest pytanie, w jakim zakresie, w jakiej skali. Ja nie jestem w środku, więc trudno mi jest to oceniać, jaka będzie skala tych, że tak powiem, zmian nastrojów w senackim klubie Koalicji Obywatelskiej, ale z całą pewnością można powiedzieć, że zawirowania dotyczące partii, która ich wystawiła, no nie będą bez wpływu na te nastroje wewnątrz klubu. To samo pytanie do pana ministra Adama Andruszkiewicza. Panie ministrze, jak pan patrzy perturbacje w Platformie Obywatelskiej i Senat, chociażby pozycja pana marszałka Tomasza Grodzkiego? No, wydaje się na ten moment, że pan marszałek Grodzki, mówiąc może mocno, ale wprost, no jest taką marionetką w rękach obecnych władz Platformy Obywatelskiej. Wielokrotnie obserwowaliśmy, że w momentach, kiedy trzeba było jakby zabiegać o stanowisko Senatu, to pan marszałek Grodzki gdzieś tam snuł się po pokojach z Borysem Budką i z przedstawicielami władz Platformy Obywatelskiej, którzy zapewne mówili mu, co ma robić po prostu, no bo nie wydaje się, że pan Grodzki miał na tyle podmiotową pozycję polityczną, aby sam takie decyzje podejmował. Natomiast my oczywiście liczymy na to, że no, senatorowie zagłosują za interesem Polski, a w interesie Polski jest, aby jak najszybciej przyjąć ustawę ratyfikującą środki unijne dla Polski, to jest 770 miliardów złotych. Tutaj nie ma pola dla interesów partyjnych. No Borys Budka próbował swój interes partyjny urozrywać. No i tak go rozgrywa, że się w końcu przewrócił, kiwając politycznie, i dzisiaj praktycznie wszyscy mówią o tym, no nie, czy przetrwa, tylko w ogóle do kiedy, tak? Znaczy, to jest dla wszystkich jasne, że jakby koniec Borysa Budki się bardzo szybko zbliża, tylko pytanie, kiedy on nastąpi. I tak gra wokół środków unijnych dla polskiego państwa również się do tego przyczyniła, do jego porażki, przyspieszyła de facto. Także my tutaj zdecydowanie patrzymy w tym kierunku, żeby senatorowie jednak zagłosowali sprawnie za ratyfikacją tych środków dla Polski. Znaczy ja jedno zdanie, jeżeli mogę. Bardzo proszę, chcę bardzo powiedzieć proszę, po pierwsze, że uważam, że nazywanie pana marszałka Grodzkiego przez pana ministra marionetką jest wypowiedzią głęboko niestosowną, to po pierwsze. Po drugie chcę powiedzieć, że mówienie o tym Prawo i Sprawiedliwość, kiedy nie miało większości dla ratyfikacji Funduszu Odbudowy, to mówiło, że można go w czerwcu ratyfikować, w lipcu, w sierpniu, kiedy taka większość się pojawiła, skonsumowało to dość szybko, ja to rozumiem, ale sytuacja, w której, że tak powiem, jest różnica 15 dni, bo Prawo i Sprawiedliwość chciało, żebyśmy się tym zajęli 12 maja, a my się zajmiemy 27 maja, w świetle wypowiedzi wcześniejszych premiera i marszałka Terleckiego, nie jest tutaj żadnym problemem, to jest problem absolutnie sztuczny. I tutaj stawiamy kropkę. Pan senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, pan minister Adam Andruszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość byli państwa i moimi pierwszymi gośćmi.
Tak spoglądam, mów mi mistrzu na tej koszulce. No tak, tak, tak. To no właśnie, piłkarska. No to już nasz kolejny gość, państwu doskonale znany, Piotr Misiewicz. Witam cię, Piotrze, bardzo serdecznie. Rozmawiamy na temat sytuacji w Platformie Obywatelskiej. Hanna Gronkiewicz-Waltz radzi: dzwońcie do Tuska, albo trzeba było dzwonić do Tuska. Z kolei tygodnik Newsweek pisze o tym, że no albo Rafał Trzaskowski, albo Donald Tusk być może. Ja już nie wiem, który raz ten Tusk na tym białym koniu z Brukseli ma tutaj przyjechać. Jak ty widzisz przyszłość Platformy Obywatelskiej? No właśnie, Hanna Gronkiewicz-Waltz radzi: dzwońcie do Tuska. Małgorzata Kidawa-Błońska: wręcz sprowadźcie Tuska. Można powiedzieć, Bronisław Komorowski to nie do Tuska, tylko do Ruska bardziej, no bo też do tego, kiedy mu było dobrze w polityce, kiedy razem z Waldemarem Pawlakiem współpracował właśnie, jako ci dwaj najbardziej prorosyjscy politycy. Rafał Trzaskowski to bardziej do Niemca, bo robimy kampus za pieniądze Fundacji Konrada Adenauera, czyli no wracamy do tych czasów, kiedy było nam dobrze, kiedy słuchaliśmy Fundacji Adenauera, było nam dobrze. Każdy szuka czegoś, żeby uciec z tego koszmarnego czasu, kiedy nic nam nie wychodzi. A nikt nie dochodzi do wniosku, który jest jedynym prawdziwym. To jest wniosek taki, że Polska poszła cywilizacyjnie do przodu, że zjawisko pod hasłem Platforma Obywatelska, które kiedyś nadawało się do rządzenia, dzisiaj już się nie nadaje. I nie nadaje się tak samo bardziej plastikowy od Borysa Budki Szymon Hołownia, to znaczy nie nadaje się ta formuła, ten pomysł polityczny, czegoś, co opiera się tylko i wyłącznie na PR-ze, tylko i wyłącznie na byciu plastikowym, tylko i wyłącznie na wyzywaniu, poniżaniu swojego przeciwnika. Skończyła się jakaś formuła, można powiedzieć, że to, na co zwróciłaś uwagę, zostały pieniądze, jak to mówił minister Rostowski, więc mamy do czynienia z inną sytuacją. Znaczy nie, że nie ma pieniędzy, tylko że pieniądze są, ale nie ma pomysłów, można powiedzieć. No dobrze, ty wspomniałeś o Szymonie Hołowni i bardzo często rzeczywiście Hołownia wymieniany jest jako taki, no taka łajba zapasowa, zastępcza, która ma wpłynąć właśnie w miejsce Platformy Obywatelskiej. Ale jeżeli popatrzy się na to ostatnie wyniki sondażowe Platformy Obywatelskiej i Szymona Hołowni i innych partii również, to widać z nich pewien trend, który wygląda mniej więcej tak, który można opisać tak. Szymon Hołownia jakby osiągnął wszystko, co na ten moment przy tym sposobie funkcjonowania w polityce może osiągnąć. Rzeczywiście te jego notowania doszły do tego, do tych 16-17% i wygląda na to, że dalej już ta ewentualny wzrost wytracił dynamikę. Rośnie natomiast grupa tych, którzy nie wiedzą, na kogo głosować, którzy w tej chwili jeszcze są, nie wiem, twierdzą, że nie mają zdania, że nie są zdecydowani. No to też wczoraj na antenie Telewizji Republika zwracał uwagę i pan profesor Henryk Domański, i pan profesor Waldemar Paruch. Ich zdaniem kończy się wraz z kryzysem w Platformie Obywatelskiej i tymi perturbacjami po stronie opozycyjnej, kończy się czas, w którym Szymon Hołownia może funkcjonować w polskiej polityce tylko poprzez takie krótkie filmiki i pogadanki nagrywane w mediach społecznościowych, że jeżeli chce zaistnieć bardziej i chce być realną alternatywą, to musi przedstawić jakąś alternatywę konkretną. No i w tym momencie jest pytanie, czy potrafi to zrobić, bo jego dotychczasowy sukces bycia w polityce polegał na tym, że on w zasadzie nic nie mówił o tej polityce. No to właśnie chciałem powiedzieć, to znaczy, że Szymon Hołownia lepiej wypada od Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego, Róży Thun, Bronisława Komorowskiego, bo milczy. Bo w czasie, kiedy wszyscy mówią rzeczy, które tylko obniżają ich notowania i tylko kompromitują, Szymon Hołownia milczy i na tym zyskuje. To jest na te dni, na te wydarzenia dobra recepta.
tylko ja powiem to, co usłyszałem od jednego z dawnych polityków Platformy Obywatelskiej jakiś czas temu. Borys Budka mimo wszystko ma jest może niezręczny w polityce, w działaniu, ale ma większą wiedzę, powiedzmy erudycję od Szymona Hołowni. Szymon Hołownia, kiedy zacznie mówić, kiedy zacznie, nie wiem, wyobraźmy go sobie jako rywala Jarosława Kaczyńskiego czy Mateusza Morawieckiego, który ma przedstawiać jakieś koncepcje polityki gospodarczej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa w roli kogoś, kto pozuje na męża stanu. Tak? Szymon Hołownia jest tym, kim jest, jak każdy z nas. Był dziennikarzem telewizyjnym, jakimś tam showmanem, gdzie podskakiwały różne tam tancerki albo inni celebryci. Bardzo dobrze wypada, jak trzeba coś gładko powiedzieć, a nie ma głębi jakby w tym, nie ma szerszej wizji. A tu wracamy do problemu Platformy Obywatelskiej. Platforma właśnie przegrała na tym, że w pewnym momencie plastik się skończył, że już plastikowym tylko w polityce nie można być, bo są inne media, są inne, w innym miejscu jest Polska, Polacy inaczej myślą, Polacy są inaczej wykształceni, mają inne aspiracje. Jednym słowem, nie nadążyli za rzeczywistością. No tak, to jest główny problem Platformy od momentu, kiedy utraciła władzę. W kolejnych wyborach wracają do tego, co było wcześniej, dziwią się, że już nie działa. No nie działa, bo czas poszedł do przodu i być może to nie jest tak, że Platforma nieskutecznie szuka, bo nie umie szukać. Być może po prostu ona jest archaiczna jako formacja. No po prostu nie da się już sprzedać takiej formacji, której idea brzmi kraść, żeby było nam dobrze, żebyśmy działali na rzecz państw ościennych i dobrze, ładnie wyglądali w niebieskich koszulach w mediach. Po prostu moim zdaniem nie ma miejsca na Platformę jako taką i na ugrupowania jej podobne, a nie na PR. Każdy PR przegra, bo ten PR to oni mają też taką legendę w ich środowisku, że były te nasze agencje reklamowe, które rządziły III Rzeczpospolitą, tak? No to właśnie wszystko poszło do przodu i te wasze agencje reklamowe, PR-owe i inne to już jest przeszłość. Bardzo dziękuję. Piotr Lisiewicz, Gazeta Polska, był Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci serdecznie, Piotrze. A Państwa gorąco zachęcam, proszę z nami pozostać z Republiką. Do zobaczenia.